Godzina 11. Pozwolę sobie rozpocząć konkurs. Czas na rybę. Młodzi adepci sztuki kulinarnej muszą właśnie przecierać się na takich rzeczach jak taki konkurs. Karp to nie tylko Wigilia. Powinniśmy tą rybę jeść cały rok. To samo zdrowie, to ten kolagen, który tam jest, to karp dobrze wpływa na stawy, nie tylko w tych, w których pływa. A młodzież, pokazanie młodzieży tego kierunku jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Dokładnie bym jeszcze, dokładnie. Szybciej, szybciej. Bardzo, bardzo dobrze zorganizowany konkurs. Młodzież oczywiście zestresowana. Spokojnie, mamy jeszcze 10 minut. Spokojnie. Widać, że szukają swojego miejsca w kuchni. Próbują troszkę kuchni babć, dziadków, trochę kuchni nowoczesnej, kuchni molekularnej. Stanowisko numer 3, serwis! To dopiero fantazja. Podane to jest naprawdę, naprawdę bardzo fajnie. A miejsce pierwsze wędruje do... Anna Elsner, Sylwia Smyczek. Poziom bardzo wysoki, już zadowoleni, sprostaliśmy technicznie, czego chcieć więcej. Wietruszka. A teraz sypią rozmaryn. I o co nam chodzi? Chodzi nam o to, żeby na tym grzbiecie było jak najmniej mięska. Jesteśmy w trakcie gotowania zupy rybnej, no zupy skarpia i bardzo dużo ciekawych, praktycznych rzeczy się tutaj dowiedzieliśmy. Czułam się od samego początku bezpiecznie, bo pod dyrekcją tak znakomitej osoby, jaką jest pan Kamil, to nic nie jest groźne i myślę, że będzie super. A tu przy okazji, jak Kamil instruuje, można się czegoś nauczyć. Karp się rozwija. Naszą ideą jest to, żeby ten karp był pokazywany w coraz to nowszej odsłonie. Kolejni kucharze, czy wczoraj uczniowie dzisiaj, szefowie kuchni z Polski pokazują, że to się da zrobić. 3, 2, 1, start! Jesteśmy z Rzeszowa, przygotowujemy w tradycyjny sposób karpia marynowanego w maślance. Jesteśmy z Opolszczyzny, reprezentujemy restaurację Bańkę w Grodzcu. Kraków, Radisson, robimy imitację, taką naszą wersję stawu. Jesteśmy z Białki Tołczeńskiej, przygotowujemy karpia. Musi słyszeć, zrobimy. Jesteśmy na najważniejszym teraz momencie, czyli na finiszu, także zobaczymy za 20 minut. No ja jestem bardzo zadowolony, genialne potrawy, absolutnie różne struktury, młodzi ludzie, ale wiadomo, to są ich pierwsze kroki. Po prostu zróbcie sobie, żeby to było na dole. Drużyna do serwis, proszę bardzo. Drużyna numer 1. Jedni robili sous vide, drugi go smażyli, trzeci robili na sposób inny, ale wszystkie te sposoby miały się jeden, czyli te mięso skarpia, które powinno być dobrze zrobione. Jeżeli jest dobrze zrobione, smakuje ono wyśmiecie we wszystkich postaciach. Bardzo dobrze smakuje. Super, fajna struktura, fajna konsystencja. Jury w tym roku mamy bardzo mocne, ponieważ jest wielu kucharzy, którzy mają osiągnięcia międzynarodowe, co podnosi też rangę naszego konkursu. Wspaniały konkurs, wspaniałe dania, bardzo wyrównane. Zawodnicy naprawdę przyłożyli się, widać, że te dania były przećwiczone, przemyślane przede wszystkim, skomponowane smakowo, aromatycznie. U nas karp jest tylko świąteczną rybą, no ale to chłopaki pokazali, że można zrobić dużo więcej. I zdobycie pierwszego miejsca, które wędruje do restauracji Bania, Szymon Ślębarski, Adrian Rosół. Zapraszamy! Satysfakcja spora, no w sumie co chcieliśmy, to zrobiliśmy, wyszło dobrze, także... Jest super. Atmosfera bardzo fajna, jesteśmy naprawdę mile zaskoczeni poziomem, kolegami, jury. Naprawdę warto.
Cieszę się, że konkurs Czas na Rybę stał się ogólnopolski. Właściwie mieliśmy dla szefów kuchni tylko jedną drużynę z Opolszczyzny i super, bo zajęła drugie miejsce, to też jest dla nas ważne. Dwa dni gotowania, kilkunastu, kilkudziesięciu kucharzy, którzy przykładali serce i pracę do tego, żeby pokazać cały czas karpia w kolejnych wariantach. Wydaliśmy kilka tysięcy porcji potraw z tej ryby. Cebulka, czosnek, ziele angielskie, tymianek został zamarynowany dzisiaj rano, pokrojony w kosteczkę i zaraz wyląduje u nas tutaj na tej dużej patelni. Chcemy przede wszystkim promować karpia ze względu na to, że to jest naprawdę taka typowo polska ryba. Bardzo dobra, smaczna, super. Nam smakuje bardzo dobre, takie pikantne, bardzo dobrze doprawione, nie jadłam nigdy takiego. Bardzo nam się podoba impreza, kochamy ryby, kochamy karpia. Lokalna rybacka grupa działania Opolszczyzna, Zamek Książęcy w Niemodlinie, mnóstwo instytucji, samorząd lokalny, samorząd województwa, różne stowarzyszenia, nadleśnictwa, czyli synergia, promocja regionu. Polska jest największym producentem karpia w Europie i to nie jest tylko na Opolszczyźnie, tylko po prostu w całym kraju. Ta promocja tutaj przełoży się później na to, że będziemy szukać tego karpia w restauracjach, w sklepach, bądź wrócimy do gospodarstw rybackich po to, żeby kupić tego karpia i przyrządzić sobie może nawet takie przepisy, jakie tutaj były pokazywane i są serwowane. Ma karp olbrzymi potencjał i należy go wykorzystywać, więc podsumowując, robimy naprawdę dobrą robotę i idziemy w dobrym kierunku.